Podczas piątkowego show przedszkolaków na scenie sali Podlasie pojawiły się zespoły, ich troje, Shakira i inne gwiazdy polskiej oraz światowej estrady. Z inicjatywy Mirosława Greluka niepubliczne przedszkole Nutka i Miejski Ośrodek Kultury zorganizowały w piątek 11 lutego w sali Podlasie pierwszy konkurs pod hasłem Show Przedszkolaków, do którego zgłosiło się kilkanaście placówek. Dzieci w przygotowanych przez wychowawczynie choreografiach i w przebraniach pod muzykę z playbacku udawały gwiazdy polskiej i światowej estrady. Koncert prowadził Mirosław Greluk. Pierwszy konkurs pod nazwą Show Przedszkolaków to wspólna idea przedszkola muzycznego Nutka, Miejskiego Ośrodka Kultury, no i mnie, który tę ideę scala i przenosi potem na Festiwal Dziecięcy Dzień Radości. I postanowiliśmy zrobić tym razem Festiwal Dziecięcy taki Dzień Przedszkolaków. A to jest taki przedbieg, gdzie przedszkola prezentują wybrane swoje utwory, wykonawców, przebierają się i parodiują znanych artystów. To jest niesamowita radość i dla nich samych występ na scenie i dla wszystkich oglądających, więc myślę, że Siedlczanie w czerwcu 19 będą mogli obejrzeć większość tych zespołów, tych przedszkoli, a zgłosiło się 17 na Amfiteatrze Siedleckim. Występujące na scenie dzieci naśladowały m.in. zespół Ich Troje, Shakirę, Katarzynę Glinkę, Shona Bakera i inne gwiazdy estrady. Pojawiły się.